Sasza, po ciężkim treningu mamy okazję z Tobą porozmawiać. Jak przygotowania do walki? Teraz już prawie koniec przygotowań do walki. Zostało mniej niż tydzień. Dlatego wszystkich angażuję szybciej kupować bilety, bo jeszcze trochę się skończą. Ale w każdym razie prawie finisz już nasze, dochodzimy do finiszu naszych sparingów. Pracowałam z najlepszymi sparing partnerami ostatniej mniej niż pół godziny temu z mistrzem świata z kickboxingu Muay Thai. No naprawdę uważam, że właśnie taki sparring partner najlepiej nas przygotowuje i najwięcej dają nam pewności siebie. No widziałem, nie było, że tak powiem, miękkiej gry, bo postawił trudne warunki. Nie oszczędzał cię, mimo że jesteś dziewczyną, to nie było oszczędzania. U nas w tym klubie już wszyscy naprawdę zapomnieli, kto kim jest. Tutaj tylko sport i najlepsza pomoc, kiedy my nie oszczędzamy jeden drugiemu. Dlatego to jest najlepsza pomoc dla przygotowaniach do walki. W każdym razie widać, że mój oponent nie wkładał aż za mocno siły w ciosy, więc napędzał mi duże tempo, bił sporo ciosów. Ale jednak odrobiny nie dawał z siebie Wszystkiego. jednak No bo tak, jednak. wszystkie, bo jednak 10 kilogram mamy różnicy, a może troszkę mniej 7, dlatego. No ty się przyzwyczaiłaś już do sparingów z mężczyznami, prawda? No ja prawie cały czas pracuję tylko z mężczyznami. Mamy sporo chłopaków, którzy ćwiczą, trenerzy, którzy prowadzą treningi, więc wszyscy angażują się, mi bardzo pomagają, wspierają mnie i wierzą we mnie. I to daje mi dużo siły na to, żeby iść do przodu i zwyciężać. Walka już niedługo. Jak podsumujesz ten okres przygotowań? Tak jak powinien być, wszystko ok? Tak, ja pracowałam tym razem troszkę mniej, nie zawsze, no ponieważ urodziłam.